I to był briefing marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Słyszeli Państwo także naszą reporterkę Maję Wójcikowską, która zadawała pytania i wcześniej także stawiała je prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu, a dotyczyły one sprawy Ryszarda Czarneckiego. Inne zarzuty dla Ryszarda Czarneckiego. Duże pieniądze, jego żona, kolega. Dlaczego, panie prezesie, stało się tak, że Ryszard Czarnecki jest pierwszym zawieszonym politykiem? Innych zawieszać się pan nie decydował? Na przykład Marcina Romanowskiego w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Bo tam żadnej afery w moim przekonaniu nie ma, tutaj są pewne niejasności. A jeśli chodzi o Ryszarda Czarneckiego, ja nie tego tutaj nie rozstrzygam, ale tu niejasności są. A dlaczego takie zawieszenie? Zawieszenie nastąpiło jeszcze zanim poznaliście Państwo zarzuty. Najpierw było podejrzenie, potem ta decyzja o zawieszeniu, a dopiero potem oficjalna prezentacja zarzutów. Nie wiem, czy były wtedy oficjalnie, czy nieoficjalnie prezentowane, ale były już podczas posiedzenia prezydium znane. A to jest do obrony, to obciąża Państwa ugrupowanie? Mają. To obciąża przede wszystkim tych, którzy szantażem wymusili ustawę o szkolnictwie wyższym, ale nie będę w tej chwili dalej ciągnął tego tematu. Ale to jest było powoływanie się na wpływy przez Ryszarda Czarneckiego. Pan coś o tym wie? No, nic więcej o tym nie wiem. Dla mnie to w ogóle to jego związki z tą uczelnią są całkowitym zaskoczeniem. Nic o tym nie wiedziałem. Ale on się chwalił wielokrotnie, tym wrzucał swoje... Przecież układka tygodnika ale, była. Ale proszę Państwa, no, ja się na co dzień takimi sprawami nie interesuję. Wiem, że był bardzo czynny, a głównie lubił jeździć po świecie i wiem, że dużo jadł. Naprawdę no tak. To taka okoliczność chyba nieznana, ale też mało ważna w tym kontekście. Dokładnie, panie prezesie, to, że dużo jadu nie ma wielkiego znaczenia przy tym, jakie są zarzuty. Grozi mu 10 lat więzienia i był wiceszefem Parlamentu Europejskiego. Zapewne za pana zgodą. No był wiceszefem, tylko jeżeli pani sądzi, że mam kwalifikację Ducha Świętego, no to przecenia mnie panie prezesie, a czy nie jest znałem jeszcze... jego całego życia, chociaż nie przeczę, że go znałem. A nie należało zareagować wcześniej? Kilometrówki nie budziły wątpliwości. Nie należało zareagować wcześniej. Nie zajmowałem się jego kilometrówką. Ale popierał go pan. Pan mówił, pan go chodził. Ale proszę Państwa, wy chcecie koniecznie stworzyć sytuację, że my, a ja w szczególności odpowiadam za kilkaset osób, których nie jestem w stanie kontrolować. Ale blisko był pana. Nieraz, na wiecach, dostał miejsce do Europarlamentu, szanowni, przecież kiedy już było postępowanie pani, za czasów państwa. No wiele osób się do mnie, że tak powiem, w tym sensie, o którym pani mówi, zbliżało. No trudno, żebym je wyrzucał siłą, to jest pierwsza sprawa. A jeżeli chodzi o to, co pani pyta, jeżeli chodzi o sprawę Parlamentu Europejskiego, no to on był rzeczywiście wyjątkowo sprawnym europosłem.